Przepraszam, bo pierwsze pytanie mamy na sali pana wiceministra, Ministerstwo Środowiska. Pierwsze pytanie, czy pan ma prezentację, czy... Prezentację, no proszę. Dzień dobry, witam Państwa, uprzejmie Wojewódzki Pan Posałek, Wiceministra Resortu Środowiska. Dziękuję za zaproszenie. Krótka prezentacja dotycząca tematu konferencji związana z tym, co dotyczy bezpośrednio emisji zanieczyszczeń z transportu, właśnie transportu samochodowego. Dzisiaj, Szanowni Państwo, jest tak, że jest to problem, który bezpośrednio dotyka polskich miast, polskich samorządów. Jednocześnie jest to związane z tym, że postęp cywilizacyjny jest taki, że dzisiaj każdy używa samochodu, używa także transportu publicznego. Wskutek tego, że z wygody życia jednak korzystamy z tych dobrodziejstw cywilizacji, które pozwalają nam się szybciej przemieszczać. Tutaj podzielam w wielu miejscach pogląd pana profesora, który przedstawił mi wystąpienie dotyczące spraw związanych z tymi strefami ograniczonego poruszania się, to dzisiaj przecież można robić, samorządy mają taką możliwość, żeby to robić. Struktura w mieście, bo tutaj głównie ten problem występuje, jednak pokazuje, że wiele osób, które pracuje i na co dzień przebywa w mieście, jednak swoje życie popołudniowe wieczorne prowadzi poza miastem. I taka charakterystyka dzisiaj występuje nie tylko w całej Europie, ale także w Polsce, to widzimy bezpośrednio z tym, że jednak ta wieś dzisiaj zaczyna zupełnie inaczej wyglądać i te tereny niezurbanizowane, one są zupełnie inaczej wykorzystywane, szczególnie w okolicach dużych aglomeracji. No naturalnie jest to, że poszukuje się spokoju, wytchnienia i wiele osób w cudzysłowie ucieka z miasta na wieś. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o sprawy związane z zanieczyszczeniem powietrza i tutaj mówimy o tej skali oddziaływania, to jest to, że jeśli chodzi o te lokalne zanieczyszczenia związane z emisją transportową, to tutaj mówimy o smogu, chociaż smog w pierwszej kolejności jest traktowany jako smog, który występuje, powstaje w ramach funkcjonowania sektora komunalnego, tutaj ten smog, czyli niska emisja, to jest to, co jest wynikiem spalania pozostałych w indywidualnych gospodarstwach domowych i wskutek tego, że tam następuje spalanie skutków energetycznych na potrzeby ciepła czy ciepłej wody użytkowej przy odpowiednich warunkach meteorologicznych taki smog powstaje. Natomiast w Polsce mówi się smog, ale teraz nie mamy do czynienia z tym smogiem plastycznym, bo musimy się nie widzieć, że mówimy głowy, jeśli w Polsce mówimy smog, to z przekroczeniami standardów emisji, to trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć. Natomiast w sferze medialnej funkcjonuje z przerwy to słowo smog, które sprowadza się do tego, że wszystko, co dzisiaj jest związane z przekroczeniem norm, jest nazywane smogiem, a do końca tak nie jest. Oprócz tego, tak jak Szanowni Państwo widzieli na prezentacji, są te zanieczyszczenia transgraniczne, które są spowodowane tym, że w ramach państwowego monitoringu, który występuje w całej Unii Europejskiej, bo wszystkie kraje członkowskie są zobowiązane do tego, żeby taki monitoring prowadzić, tak jak Polska, także zajmujemy się transgranicznym przemieszczeniem zanieczyszczeniem, jest na ten temat specjalna agencja, która zajmuje się sprawami. I te zanieczyszczenia, one także występują, ale w sferze lokalnej mówimy o zanieczyszczeniach z transportu i temu jest poświęcona moja prezentacja. Jeśli chodzi o te podstawowe zanieczyszczenia, które są powodowane w wyniku transportu, to jest w pierwszej kolejności musimy mówić o tak zwanych tlenkach azotowych. To jest to, co w pierwszej kolejności jest zmartwieniem, no wynika to pewnej charakterystyki związanej z funkcjonowaniem silników i z fizyki. Jednocześnie te zanieczyszczenia transportowe czy tlenków azotu to jednak są pyły, które są wzbudzane w układzie ścieralności i ogumienia, a także ścieralności powierzchni
element, albo raczej powód związany z emisją pyłów w transporcie. Kilka słów, Szanowni Państwo, o tym, w jaki sposób w zasadzie można powiedzieć, że rozumiemy dwa rodzaje smogu. To jest nazwa dawna angielska, która się wzięła z tego słynnego smogu londyńskiego, który dobrze w specyficznych warunkach fizycznych w pogodzie zimnej ten smog powstawał i on powstawał ze względu na to, że z którego wypadku atmosferycznych ta emisja z indywidualnych rozporządzona była. No i taki kożuszek nad daną miejscowością powstawać i powstawał. U nas szczególnie jest to widoczne, jeśli chodzi o kotliny. Tam w tych miastach, które są położone w kotlinach, to są tego typu, problemy. I to jest ten smog, można by było powiedzieć, ten europejski. Natomiast jeszcze jest opisany smog tak zwany kalifornijski, później będzie na zdjęciach pokazany, w jaki sposób on powstaje. To jest właśnie pewna przeciwność, bo smog powstaje przy ujemnych temperaturach zbliżonych do zera. Natomiast ten fotogeniczny występuje w tych obszarach globu, gdzie występuje duża temperatura dodatnia. I tutaj, jak Państwo widzą, jest to opisane są. Opisane są warunki związane właśnie ze słabym wiatrem, związane z tym, że jest niska temperatura, duża wilgotność, to jest to, co powoduje nam ten, to zjawisko powstawania. W Polsce też może miejscami występować, natomiast ten smog kalifornijski jest rzadziej w Polsce zauważalny, chociaż czasami upalony taki może się to zdarzyć. Jest to właśnie spowodowane tym, że mamy małą wilgotność, wysoką temperaturę, silny nas słoneczny i także słaby wiatr. Słaby wiatr, jeżeli mamy słaby wiatr, nie ma możliwości przemieszczania się dużych mas powietrza, co jest związane z tym, że w Polsce niestety w przeciągu ostatnich 25 lat klimaty powietrzające zostały zabudowane. Trzeba sobie oficjalnie powiedzieć, że ten ład przestrzenny i ukształtowanie urbanistyczne przed 1989 rokiem było lepsze i Państwo bardziej na tym panowało. To dzisiaj jest tak, że presja inwestorów, presja deweloperów doprowadza do tego, że w wielu miejscach, w różnych miastach dochodzi do zabudowywania klinów nawietrzających. Te duże masy powietrza nie mogą się po prostu przemieszczać nad tym. To jest bardzo poważny problem. Tak jak powiedział tutaj Pan Profesor, ja też to potwierdzam. Mam nadzieję, że kodeks urbanistyczno-budowlany te sprawy uporządkuje, bo to jest bardzo ważne, bo dzisiejszy usunów, który był zupełnie inaczej projektowany przez pana profesora Budzińskiego, który został zachowany w tej pierwotnej formie projektowej, będzie zupełnie inaczej wyglądał. I było to dzielnica do tego, żeby wygodnie, dobrze żyć z zielenią, z przestrzenią, z tym, ażeby się po prostu tam dobrze mieszkało. Dzisiaj wskutek zagęszczenia jest zupełnie inną dzielnicą. Nie jest to najlepsze miejsce do zamieszkania. Tutaj, Szanowni Państwo, takie dwa zdjęcia porównujące do w jaki sposób ten smog wygląda po deszczu w czasie smogu, chociaż muszę powiedzieć, że w takim ostatnich latach też w sposób bardzo mocny na korzyść ochrony środowiska się zmienił. Tutaj ten smog kalifornijski, prawda, przy wysokiej temperaturze, to mamy służby widokowego takie zdjęcie, które pokazuje, w jaki sposób te zanieczyszczenia wyglądają. No nie jest to najbardziej sympatyczny widok. Mam nadzieję, że nie jest to dobre do życia i podobna sytuacja w kolejnym mieście. I teraz w jaki sposób należy poprawiać to, żeby ta emisja z transportu była jak mówię szkodliwa dla społeczeństwa, do obywateli, dla mieszkańców, to jest to, że pierwsza sprawa, która jest cały czas przez ostatnie dwa lata rozwijania, to jest kwestia rozwoju elektromobilności, czyli elektrycznych samochodów, które znajdują coraz większe popularność i zastosowanie. Bardzo wygodna forma przemieszczania się, bardzo cicha, jeśli chodzi o hałas. Tutaj też była mowa, bo hałas z transportu nie jest dobrą rzeczą, jest to męczące, w tym czasie u nas po prostu jest to męczące, jeśli długo się przybywa
najważniejsza rzecz moim zdaniem to jest to, żeby jednak poprawiać transport publiczny w sensie tego public transport i żeby także ten transport był objęty samochodami, autobusami elektrycznymi. I to jest podejście, które w Polsce coraz bardziej się rozwija, z wielu samorządów, które jest zainteresowane zakupem tego typu autobusów. I tutaj jest duża szansa, że ten cały program się powiedzie i dobrze z tego względu, że to jest dobry sposób na to, żeby jednak ten transport publiczny mógł się rozwijać i ażeby było to w sposób jak najmniej kosztowny dla środowiska. Oczywiście, jeśli chodzi o cały rozwój elektromobilności w Polsce, to najważniejsze wymaga to rozbudowy dużej infrastruktury dotyczącej ładowania i dla samochodów indywidualnych, jak i dla autobusów. Ale tutaj zarówno i od strony komercyjnej, i od strony rządowej rozwój tego sektora następuje. Te samochody są coraz bardziej popularne. I tak na dobrą sprawę, Szanowni Państwo, no to jest pewien postęp, który następuje, innowacja, która jest realizowana na całym świecie. Uważam, że Polska także powinna w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze, zapraszam do tego stołu. Pytania. Dobrze, teraz zabieram głos osobom, które jeszcze się nie wypowiadały. Pierwsze pytanie do Stanisława Wilki. Takie trochę może prowokacyjne. Minister skończył na samochodach elektrycznych. Pytanie do Ciebie. Czy te samochody rozwiążą faktycznie problem smogu w naszych miastach? Znaczy, chciałem powiedzieć tak, że mam pojazd w Stanach Zjednoczonych, który w wieku 95 lat jeździ właśnie wyłącznie autem elektrycznym. I ani raz się nie może startować hybrydowy, nie tankował do tego pojazdu. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się w tej chwili ciężarówki, które są elektryczne. Czego w ogóle w polskich warunkach się nawet nie mówi, że można transport, na przykład czegoś takiego jak styropian czy chipsy wozić ciężarówkami. Ja przypomnę, że w Polsce sektor publiczny, który ma być objęty tak naprawdę tym elektromobilnością, jest sektor, który emituje bardzo mało potrzeb transportowych, w związku z tym tak naprawdę wprowadzenie na 1 000 000 aut nie będzie miało znaczącego SUS. Ale teraz przejdźmy jakby do tego całego problemu. Czy elektromobilność rozwiąże problem odkorkowania miast, czytaj tego, że większość smogu, który mamy samochodowy, wynika w Warszawie na przykład z tego, że nie mamy gdzie zaparkować. Rzeczywiście ministerstwo przygotowało projekt wprowadzenia opłat, znaczy uwolnienia opłat za parkowanie, rozszerzenia możliwości opłat. I tak naprawdę jeśli nie zmniejszymy możliwości wjazdu przez wprowadzenie opłat do centrum, to problem oczywiście auto elektryczne będzie miało zwiększy nam komfort, na przykład jeśli chodzi o hałas, ale na pewno nie zlikwiduje przyczyn smogu, czyli kongestii drogowej, która cały czas będzie następowała, no bo co z tego, że będziemy mieli 5 aut elektrycznych, kiedy później będzie szło 30 ciężarówek, które będą jakby kopciły. Ja zwracam uwagę także na takie rzeczy, które ja właśnie zwróciłem będąc w Stanach Zjednoczonych. Mimo że ja tam widziałem w ciągu miesiąca ponad 1 000 000 aut, nigdy nie widziałem auta, które by w jakikolwiek sposób emitowało emisję po prostu sadze z rur wydechowych, co w Polsce jest absolutnie kompletnie niekontrolowalne. Ja kiedyś czytałem informację publiczną ze źródeł policyjnych, okazało się, że w ciągu roku na Mazowszu, czyli regionie zamieszkanym przez 5,5 miliona mieszkańców, jest 30 kontroli rocznie emisji spalin z aut. Czy tak naprawdę w Polsce można palić dowolnym paliwem, można nie mieć katalizatorów i tak dalej, i nikt nie będzie kontrolował, nikt nas z tego tytułu nie każe. Jeśli chodzi o problem tego, jak powinien wyglądać transport publiczny w miastach, to przede wszystkim w polskich warunkach nie mamy dobrych łańcuchów transportowych, czytaj, nie mamy możliwości, no musimy sobie zdawać sprawę z tego, że większość z nas korzysta z komunikacji indywidualnej i w tym momencie łańcuchy transportowe muszą wymusić to, żeby się po prostu opłacało nie jeździć
transportem indywidualnym. Dla mnie jakby program tworzenia elektromobilności jako ratunku dla naszych zwyczajów, to jest w żaden sposób nieograniczane, jest po prostu krótkoterminowy, bo się okaże, że sytuacja się nie uległa poprawie. Ja przypomnę Państwu, że w 2001 roku specjalnie wziąłem na dzisiejszą konferencję takie opracowanie, cele strategiczne w zakresie ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy 2001 rok. Czy Państwo wiecie, że problem smogu w Warszawie w ogóle nie istniał w 2001 roku? Nie było czegoś takiego jak smog. Niezależnie od tego, czy ktoś pali w piecu, czy nie pali, nie było smogu, ale ruch drogowy w Warszawie był niższy o ponad 50%. Jeszcze kolejną rzeczą, czy Państwo wiecie, że w 2001 roku, jakie były główne źródła pyłów zawieszonych zgodnie z tym raportem? W 70% to były pyły z zakładów przemysłowych. Ja chciałbym przy okazji apelować do wszystkich, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do oficjalnych danych PIOŚ-u, jeśli chodzi o źródła smogu w Polsce, ponieważ one są tak samo wiarygodne jak te emisje z 2001 roku, kiedy rzekomo 70% pyłów zawieszonych w Polsce pochodziło z przemysłu. Ja przypomnę, że w okresie PRL-u informacje z zakresu ochrony środowiska były objęte najostrzejszą cenzurą. Jakiekolwiek dane informacyjne dotyczące chorób, skażeń środowiska były całkowicie ukrywane. Nigdy nie dopuszczano do tego, żeby na ten temat informacje ulegały nagłośnieniu. I muszę powiedzieć, że w ciągu 25 lat ten system w znaczący sposób nie uległ poprawie. Dziękuję. Pytanie do pana posła. W marcu, w lutym rozpoczęła się, czy wybuchła burza związana z projektem osób nowoczesnych dotyczącym właśnie ograniczenia smogu. Wtedy posłowie Kukiz 15 oraz PiS-u mocno zaprotestowali. Jakbyśmy mogli się cofnąć do tego momentu i spytać pana posła, dlaczego i jaki jest inny pomysł PiS 15 na to, żeby smog samochodowy ograniczyć. Czy tamte zaproponowane przez Nowoczesną projekty były jak często inne projekty innych ugrupowań przygotowane na planach i nie rozwiązywałyby najważniejszych problemów, problemów wynikających z pewnych przyzwyczajeń, jak mówił tutaj wcześniej przedmówca. Znaczy, dopóki będziemy próbować leczyć wszystko młotkiem czy wkładaniem na zdrowaśki do pieca, no to nie będziemy mieli gotowych, dobrych rozwiązań. Trzeba powoli wprowadzać pewne zwyczaje, pewne technologiczne rozwiązania, a nie próbować od razu ograniczać i blokować, bo to jest zawsze problem. Znaczy, jeżeli nawet wprowadzimy w Warszawie czy w Łodzi zakaz wjazdu samochodów do centrum, to nie spowoduje to, że ludzie do tej Łodzi czy do Warszawy, próbując się przedostać z jednej części do drugiej, nie będą wjeżdżać. Po prostu przesuniemy korki z centrum na troszeczkę dalej od centrum. To nadal nie będzie rozwiązanie i nie będzie powodować tego, że będziemy mieli lepsze powietrze. Więc szukajmy takich rozwiązań, które faktycznie, a nie tylko na pokaz będzie nas leczyć, będą leczyć te problemy, które mamy. Jeśli chodzi o pomysły Kukiz 15, no to to jest przede wszystkim szukanie takich rozwiązań, które oprócz tego, że zapewnią nam lepsze powietrze, to przede wszystkim spowodują rozwój przemysłu know-how. To znaczy ja traktuję wszystkie rozwiązania proekologiczne jako świetny sposób na budowanie rozwoju intelektualnego, ekonomicznego, takiego rozwoju, który pozwoli nam żyć w lepszym świecie, w zdrowszym świecie, a jednocześnie rozwoju, który pozwoli nam funkcjonować nadal w takich warunkach, jakich byśmy oczekiwali. To znaczy
nie cofamy się do ery kamienia lubanego, tylko idziemy do przodu z zdrowszym powietrzem. Kolejna sprawa to jest kwestia pewnych zbierania danych. Znaczy, ja mam wrażenie, że ilość miejsc, w których pobierane są te dane dotyczące jakości powietrza, jest stanowczo za mało i te dane są ciągle za mało wiarygodne, żeby móc jednoznacznie myśleć o tym, kto tak naprawdę i co tak naprawdę powoduje to zanieczyszczenie, w którym wszyscy żyjemy. Mówi się bardzo często o piecach, mówi się o transporcie publicznym, mówi się o przemyśle, ale też myślę, że warto zwrócić uwagę na choćby to wszystko, co powoduje ścieranie materiałów, czyli również czy budowy, czy wypracowania, czy jakość dróg. Bardzo często wielu naukowców zwraca uwagę, że jakość tego kładzionego asfaltu może też wpłynąć na smog, który może się pojawić w mieście. Więc to są wszystko rzeczy ciągle jeszcze nie do końca zbadane i to warto się tam przyjrzeć, warto o tym rozmawiać, warto szukać przyczyn. Dziękuję. To pytanie do pana ministra związane z tymi pomiarami, bo to dość często w debacie publicznej pytanie zadawane przez obywateli. Czy my w tej chwili w Polsce mamy odpowiednią sieć punktów pomiarowych, które mierzą w sposób, który jako obywatele możemy mieć do tej sieci zaufanie, czy jednak coś tutaj musi się zmienić, żeby obywatele mieli pełną informację? Dziękuję za pytania. Tutaj, Szanowni Państwo, kilka słów komentarza. Pierwsza rzecz to jest taka, że Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, to jest w tym momencie mówimy o powietrzu, jest monitoringiem, który spełnia wszelkie wymagania przepisów w ramach krajowego i europejskiego. Prawo europejskie dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej i ten polski monitoring te wymagania spełnia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten monitoring jest jeden z najlepszych w Europie z tego względu, że on w 1989 roku, no w ten sposób był zacofany, a dzisiaj wskutek tego ogromnego dofinansowania z pieniędzy zewnętrznych, z pieniędzy krajowych, jest to jeden z najlepszych monitoringów w Europie i on był budowany latami. To nie jest tylko zasługa tego czy innego rządu, ale tych wszystkich rządów, które były i tą sprawą się zajmowały, jeśli chodzi o kontrolę środowiska. Co do tego, czy te punkty i ta ilość jest wystarczająca, ja uważam, że ona jest wystarczająca, ponieważ nie da się całego kraju pokryć tym monitoringiem. Oczywiście jest to możliwe, tylko kwestia kosztów, ponieważ jedna stacja tutaj o powietrzu kosztuje 500 000 zł. To jest tylko koszt inwestycyjny. Jednocześnie utrzymanie takiej stacji to jest około 80 000 zł rocznie. Więc pytanie o koszty. No można bez końca budować te stacje, bez końca je, że tak powiem, w nowych miejscach lokować. Natomiast pytanie, kto ma za to zapłacić. I druga sprawa dotycząca państwowego monitoringu, to dzisiaj mamy około 380 punktów pomiarowych dla jakości powietrza. To jest bardzo dużo. Część kraju jest objęta tak zwanym modelowaniem. I to są te dane, które Polska raportuje do różnego rodzaju raportów, do konwencji międzynarodowych, do zobowiązań międzynarodowych i tak dalej, co jest bardzo istotne. I te dane, tak czy inaczej, one są danymi najbardziej wiarygodnymi. Z tego względu, że muszą spełnić cały zakres bardzo szerokich wymagań technicznych, inżynierskich, technologicznych, środowiskowych, co oznacza, że tylko dane, nawet jeśli one są
w cudzysłowie złe, ale pokazują rzeczywiste pomiary, to są dane, które są później przypisane do rządu, jaki rząd by nie był, więc to jest bardzo istotna rzecz. Natomiast tutaj jeszcze Pan wspomniał o tym, o tych kontrolach samochodowych, że ich było 30 w przeciągu ostatniego roku. Ja pamiętam, że nie mam w tym momencie tych danych, próbuję jeszcze pozyskać, ale tych kontroli dla emisji transportu drogowego było bardzo dużo, tak mam wiedzę, co skończyło się w wielu wypadkach z zatrzymaniem dowodu restrykcyjnego czy nałożeniem kar. Oczywiście no, można bez końca, szanowni Państwo, karać, ale czy chodzi o to, żeby tylko karać? To tyle. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że z racji tego, że mamy tutaj opóźnienie, ja byłem przygotowany na godzinę 13, że będę miał wystąpienie, a przez godzinę 14 jeszcze mam inne zobowiązania dotyczące pracy, którą wykonuję. Oznacza to, że za chwilę będę musiał się oddalić, ale zostanie kolega ode mnie z ministerstwa, który przekaże mi później wszystko. Jeszcze jedno pytanie w takim razie, póki pan minister z nami jest. Ta kwestia podniesienia pułapów alarmowych dla smogu, która kilka lat temu się pojawiła w naszym prawie. Czy pan uważa, że ta zmiana wtedy była dobra? I jeśli nie, to czy możemy spodziewać się jakichś tutaj zmian? Ja powiem, że do zmiany tych poziomów alarmowych trzeba podchodzić w sposób rozważny i ostrożny. W różnych krajach Unii Europejskiej jest to różnie do tego się podchodzi. I kolejna sprawa, że problem tego smogu, który jest w sferze medialnej tak bardzo mocno jest ostatnio eksploatowany, szczególnie od 2 lat, przez ten smog od wielu, wielu lat występuje, albo raczej przekroczenia norm, dotyczy także 16 krajów Unii Europejskiej. To nie jest tylko problem Polski, ale także podobnych krajów jak Francja czy Niemcy, nie mówiąc o innych krajach bloku wschodniego. Dobrze, dziękuję. To rozumiem pan wocem Stanisław. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że panie ministrze, jestem przerażony, że kwestia, gdzie 50 tysięcy Polaków ginie, pan mówi o koszcie 80 tysięcy złotych za utrzymanie stacji, gdzie koszt każdej się pofiera śmiertelnie, to jest według Jaspersa 2 miliony złotych. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko tyle, bo to jest temat rzeka, to są praktyki przestępcze, które były prowadzone przez ostatnie lata, ten dorobek, o którym pan mówi. W 2008 roku w Warszawie było 253 stacje mierzące pyły. W Warszawie i na Mazowszu 253 stacje, a pan mówi 380 w skali w całym kraju. Na Śląsku jedyna stacja komunikacyjna nie mierzy pyłów zawieszoną. Jedyna stacja. Proszę Państwa, to jest wiarygodny system informacji o ochronie środowiska. Nie. Nie ma żadnej informacji, a pan mówi, że to jest wiarygodne. Na Śląsku nie ma stacji komunikacyjnej. W Warszawie stacja komunikacyjna jest na niepodległości. Uwaga! W 2001 roku stacji komunikacyjnych w Warszawie były 3. Wszystkie były w miejscu, gdzie jeździły tiry. Na niepodległości nie jeżdżą tiry, nie jeżdżą autobusy. I to jest jedyna stacja komunikacyjna, która jest stacją komunikacyjną w Polsce, bo wszystkie inne nie spełniają kryteriów stacji komunikacyjnych. Tak wygląda rzeczywistość tego doskonałego systemu monitoringu. Ja przypomnę Państwu to, że w Paryżu stacji monitoringu jest około 100. Z których bardzo wiele jest przy drogach dużego ruchu, przy autostradach. I cały czas stężenia pyłów zawieszonych w Paryżu są kilkukrotnie niższe, a tam się ogranicza ruch, że samochody mogą wjeżdżać, na przykład na rejestrację z zerówkami czy z jedynkami. To jest, znaczy dla mnie ta sytuacja jest to, że mam w tej chwili z Pana strony wyrażam całkowitą beztroskę co do jednego z największych problemów, które są w tej chwili w Polsce. Ja zwracam uwagę, w 2001 roku w Warszawie nie było smogu, a teraz on jest. Mogę? Tak, oczywiście, proszę. Dziękuję za tę wypowiedź. Ja powiem w ten sposób, gdyby te przepisy europejskie, bardzo restrykcyjne, a już powiem o samych przepisach europejskich, były nieprzestrzegane, byśmy mieli wadliwy system monitoringu, to zapewniam Pana, że z tego tytułu byśmy mieli kłopoty przed Trybunałem.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tych stacji pomiarowych można stawiać bez końca. Pytanie, co nam to da? Co nam to da? Czy tych pieniędzy nie należy skierować właśnie na likwidację tego, żeby tych przekroczeń nie było? Druga sprawa, tak jak powiedziałem, to i monitoring spełnia wszystkie wymagania, także Unii Europejskiej, które są bardzo restrykcyjne. Natomiast co do kwestii tego, jak ludzie, jaki to ma wpływ na zdrowie, te raporty, na które się to sprzęt, wszyscy powołują, szczególnie w sferze medialnej, no to jest pytanie, czy ktoś ze względu na złe powietrze choruje, czy ze względu na to, że pali papierosy. I kolejna sprawa, to jest też taki apel, ja zawsze o tym mówię, ale to nie znajduję posłuchu, żeby oprócz tych spraw związanych z ochroną powietrza, organizacje pozarządowe, ekologiczne i tak dalej, bardzo mocno z taką samą intensywnością zajęły się sprawą związaną ze smogiem elektromagnetycznym. Bardzo ważna sprawa, która w Polsce jest pomijana i nikt tego nie dotyka, nie wiem, co ich poszyczy, można się domyślać. I druga sprawa, żeby organizacje pozarządowe, te, które tak podnoszą sprawę związaną z zanieczyszczeniem powietrza, co z no także zajęły się tym, ażebyśmy wszyscy nie musieli skorzystać z żywności GMO. Też ja uważam, że czas, że tak powiem, tym się zająć. Przepraszam, ja byłem przez 20 lat w zarządzie stowarzyszenia, które się zajmowało, ale to smogiem w Warszawie. Jakoś panie mistrzu nigdy nas nie sprawdzał działalność naszego stowarzyszenia. Byliśmy jedynym stowarzyszeniem, które w Warszawie się smogiem zajmowało. Rafał Górski się zajmuje żywnością GMO. Także akurat zajmując się dzisiaj smogiem, jestem całkowicie złym adresatem do pana sugestii, bo akurat jestem organizacją, która bardzo długo się taką rzeczą zajmowała, a w tej chwili problem smogu jest największym problemem, jaki jest. I z całym szacunkiem problem elektrosmogu także wynika z tego, że takie prawo stanowi i stanowiło ministerstwo zajmujące się w Polsce środowiskiem. Można? Tak. Proszę. No więc będziemy tak sobie tutaj z panem wymieniać te poglądy. No więc ja chciałem zauważyć, że nie pamiętam, że pana stowarzyszenie zwracało się do ministerstwa środowiska o to, a ja jestem w ministerstwie środowiska niepełne 2 lata. No powiedzmy tak. Zielony ma zawsze zajmowało się elektrosmogiem 20 lat. No dobrze, ale 20 lat temu ja byłem w technikum, a nie w ministerstwie. Więc nie rozumiem tutaj komentarzy w stosunku do mnie przytyku. Proszę pana, w technikum to ja się zajmowałem organizacją do domu, jeśli tak się będzie przez nas. Nie, no pan mi zarzuca coś, że ja się czymś nie zajmowałem, jak 2 lata jestem w ministerstwie. To proszę pan mnie zarzucać, że my się czymś mamy zajmować. Ale ja mówię nie do pana, tylko mówię do organizacji, bo mówię do organizacji pozarządowych i ekologicznych, żeby także tymi dwoma tematami się zajęły. Ja nie znam pana organizacji, bo się pierwszy raz spotykamy. Siedzimy obok siebie, znamy się, że tak powiem, 15 minut, a pan na mnie na Skype'u. Dobrze, ponieważ pan minister musi wyjść. Czy jest jakieś jedno pytanie do pana ministra, zanim wyjdzie? Proszę. Dziękuję bardzo. Urszula Zielińska, kampania Polska Optyka i Zieloni. Ja wracam właśnie z Krakowa z konferencji na temat czystego powietrza, gdzie udział brała podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju pani Jadwiga Emilewicz i ona akurat na szczęście widzi, dostrzega, zdaje się, że odwrotnie do pana ministra problem smogu w Polsce i mówiono bardzo szeroko o tym, że Polska jest najgorszym pod względem jakości powietrza krajem w Europie. To jest dowiedzione już w takiej ilości danych i zdrowotnych i statystycznych, że jest na ten temat konsensus naukowców i zdaje się z Ministerstwa Rozwoju również. Pani Jadwiga Emilewicz opowiadała nam o programie Czyste Powietrze, w którym niestety z 15 punktów przedstawionych w styczniu tego roku rząd na razie jest w trakcie realizowania 2. Nie zdołano do tej pory zrealizować podstawowego, na przykład co do jakości ustalenia standardów jakości dla partii stałych. Ja mam jakby respekt dla Ministerstwa Rozwoju, że w ogóle tym tematem się zajmuje. Natomiast nie znalazłam żadnych planów co do tego w Ministerstwie Środowiska, które no, niestety jest na razie znane tylko z wycinki drzew i kart, które nam tylko powodu będą nie będą
paliw stałych, który miał być ustalony w pierwszej połowie tego roku. Dziękuję. Dziękuję. Odpowiadając na to, co zostało zrealizowane w ramach tych punktów, tutaj powiem z pamięci, ponieważ tam jest 14 punktów, ten artykuł, który był w jednej z gazet, co dwa tygodnie temu jest artykuł, tam odsyłam do naszej strony internetowej, gdzie jest całe duże sprostowanie dotyczące tego, co jest związane właśnie z programem Czyste Powietrze. Chcę zauważyć, że to rozporządzenie, które zostało wydane przez Ministerstwo Rozwoju, to było wydane w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, więc my też z nim uczestniczyliśmy, to nie jest tak, jak Pani to przed chwilą przedstawiła. Tak samo przypisywanie mi, że ja z konszalancją czy nie widzę problemu związanego z przekroczeniem standardów emisyjnych, to jest to takie zagadnienie, z którym się zajmujemy. I teraz tak od dwóch lat w zasadzie trwa bardzo intensywny nacisk na to, żeby ta jakość powietrza się poprawiała. Smog w Polsce nie wziął się odkąd zaczął rządzić PiS. A dzisiaj w sferze medialnej jest taka sytuacja, że jest to tak przedstawiane. Rozporządzenie o kotłach, które zostało wydane i funkcjonuje od października tego roku, jest ma okres przejściowy związany z tym, że jeszcze producenci muszą się przestawić na produkcję tych nowych kotłów. Kolejna sprawa, i to rozporządzenie także unijne wejdzie od roku 2020, na podstawie którego nasze rozporządzenie zostało zrobione, więc dwa lata wcześniej jest wprowadzone do rozporządzenia, musi przepisy unijne do tego zobowiązuje. To rozporządzenie w kilku elementach także jest ostrzejsze, można powiedzieć, niż wynikało z przepisów prawa wyższego. Kolejna rzecz związana ze standaryzacją paliw, to jest sprawa, którą zajmuje się Ministerstwo Energii. My jesteśmy resortem współpracującym. Mam nadzieję, że niedługo rozporządzenie i jeszcze zmiana ustawy, i zmiana ustawy będzie też zrealizowana. Kolejna rzecz, co było zawarte w programie Czyste Powietrze, to jest przeznaczenie większych środków z Narodowego Funduszu na poprawę jakości powietrza i to w ostatnich miesiącach bardzo przyspieszyło, ponieważ już około za 7 miesięcy 0,7 miliarda złotych jest zakontraktowane na czyste powietrze w różnej formie, także w formie dofinansowania geotermii, czyli Narodowy Fundusz 100 milionów, ale Pani kiwa głową, że nie, no dlaczego Pani kiwa głową, że nie, 100 milionów miesięcznie kontraktuje pieniądze. Proszę pokazać mi taką jednostkę wdrożeniową w kraju, która z taką intensywnością potrafi przygotować projekty i je, że tak powiem, wdrożyć. Proszę pokazać taką jednostkę. Narodowy Fundusz jest najlepszy w tym. Kolejna sprawa, która tam była, to był opis kampanii medialnej, która się odbywała ostatnio i Stop Smog, może Pani miała okazję, żeby to zobaczyć, te działania, które były w prasie. W Radzie tej Głównie chodzi o to, żeby sprawy związane z elektromobilnością i z spalaniem odpadów, bo to jest poważny problem w Polsce, że odpady się spala. I to jest też źródło niskiej emisji, ta kampania była prowadzona. Kolejna rzecz, NCBR uruchomił kilka programów dotyczących badania, wprowadzenia pieniędzy do obiegu, ażeby poprawić pod kątem innowacyjnym, pod kątem naukowym sprawy związane z czystym powietrzem. Cały wielki program, który jest uruchomiony i który startuje także poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to są doradcy energetyczni i to się dzieje. To się dzieje, bo doradcy energetyczni będą do tego, żeby pomagać w gminach, w miejscowościach, w miastach, na wsi, do tego, ażeby poprawiać tutaj no, i efektywność energetyczną i służyć doradcom i pomocą dla mieszkańców, także dla pracowników samorządowych. Sprawy, tam jest kilka rzeczy podatkowych, a rzeczy podatkowe, no tak powiem, zawsze są trudne, to jest i taryfa nocna, jeśli dobrze pamiętam, i sprawy związane z akcyzą i jeszcze kilka innych elementów. Dlatego tutaj
przez ten okres kilku miesięcy od wiosny tego roku. Moim zdaniem udało się bardzo dużo zrobić więcej niż w poprzednich latach. A to jeszcze na sam koniec pytam pana ministra, bo rozumiem, że na zlecenie ministerstwa przygotowywana jest ekspertyza o stresie możliwości ich wprowadzenia. Kiedy się możemy spodziewać, że ona to może światło dzienne? Już niedługo, dlatego że praca jest na etapie odbioru i będzie możliwość do tego, żeby z tego opracowania skorzystać. A może pan zdradzić co? Jakąś część? Jakie są wnioski? No praca jest w trakcie odbioru, więc ja jeszcze tego się nie zapoznałem, ponieważ ona jeszcze do końca nie znalazła się w Ministerstwie Środowiska. Dobrze, dziękuję bardzo. Tu jeszcze jedno pytanie do Komisji. Ale krótko. W Polsce jest zarejestrowanych 130 tysięcy organizacji pozarządowych, z czego ponad 10 tysięcy organizacji ma w swoich statutach cele. Jest uważana energetyka, ekologia, niska emisja. Bardzo dobrze byłoby, by te stowarzyszenia, które się wzięły do roboty, a nie tak jak właśnie to, że pan minister wziął się do roboty dopiero wtedy, kiedy zaczął rządzić PiS. W poprzednich latach mieliśmy absolutną dekoradę w tym zakresie, a tylko bardzo podobne konferencje. Chciałbym powiedzieć, że ilość programów, na których teraz się obecnie pracuje, ilość pieniędzy, które są w drodze, że tak powiem, do likwidacji smogu, jest wręcz gigantyczna. Pytanie do pana ministra. Smog jest bardzo wielowątkowym problemem. Jak pan myśli, który z działań budzi największą nadzieję na to, że w ciągu kilku lat, bo wiadomo, że przecież w ciągu ani dwóch, ani trzech, ani pięciu lat tego smogu nie zlikwidujemy, które z działań może przynosić największe rezultaty i budzi największą nadzieję na to, że ten smog zostanie w znacznym stopniu ograniczony? Dziękuję za to pytanie. Odpowiadając, uważam, że pierwsza podstawowa rzecz to jest po tym, jak już będą dobre korki na terenie kraju, a za dwa lata na terenie całej korki będą musiały być dobre korki. To jest sprawa jakości paliw i to jest podstawowa rzecz, żeby w polskim korku było dobre paliwo. Węgiel, czy chcemy, czy nie chcemy, dzisiaj jest najbardziej popularnym sposobem wytwarzania energii w Polsce, także w gospodarstwach domowych. I nie wszystkich stać na to, żeby także ze względów sieciowych, żeby podłączyć się do gazu. I to są te dwie podstawowe rzeczy. Natomiast jeszcze chciałem podkreślić, że tutaj weszły dwa, szanowni państwo, bardzo ważne akty legislacyjne przy okazji dyrektywy o średnich źródłach spalania. Została wprowadzona możliwość dla sejmików województwa, że jeżeli na ich terenie mówimy o uproszczeniu, są przekroczone standardy emisyjne, to mogą sobie wprowadzić ostrzejsze. Istnieje takie prawo w ramach uchwały antysmogowej, to rząd PiS to wprowadził, żeby wolność jakiegoś powietrza. Druga sprawa jest ustawa, która już jest w Sejmie, to jest ustawa o poprawie, o takim postępie technologicznym w laboratoriach, które zajmują się właśnie sprawami czystości powietrza i tam też są zapisy, które będą tą sprawę jeszcze bardziej lepiej poprawiać. Są dwa akty legislacyjne. I jeszcze chcę pani powiedzieć, że państwo mówią, że jest mało, że się mało dzieje, jeśli chodzi o sprawy związane z punktami pomiaru. Chciałbym powiedzieć, że w roku 2020 będzie dokupionych dodatkowo 426 sztuk urządzeń. Będzie 20 stacji mobilnych, po jednej dla każdego wiosiu, wyszczyt dla laboratorium i także dla gmin uzdrowiskowych. Czyli cały czas powoli, nawet może nie powoli, ale systematycznie sprawa monitoringu, jeśli chodzi o ilość dodatkowych punktów pomiarowych czy urządzeń mobilnych albo stacjonarnych, się poprawia. I tutaj ta sprawa jest także uzupełniona, jeśli chodzi o doradcach energetycznych, to powiedziałem. Mogę wymienić jeszcze programy, które aktualnie
Czystego Powietrza ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale nie chcę teraz rozmawiać, bo to jest na ich stronie internetowej, więc ja uważam osobiście, że bardzo dużo się dzieje, natomiast nie od razu brak jest zbudowany, nie można tego zrobić z dnia na dzień. Bo po pierwsze to jest i wysiłek organizacyjny dla strony samorządowej i rządowej, a oprócz tego jeszcze kwestia pieniędzy, no bo ktoś musi, szanowni państwo, za to zapłacić. Czy tam jeszcze widzimy na samym końcu pola tej strony pani? Takie krótkie pytanie jeszcze o ustawę dyskutowej, którą ona jest resortowa. W jaki sposób ona może, słyszałam taką opinię, że ona daje dużą wolność samorządom, jeśli chodzi o realizację tych zmian. W jaki sposób, jak państwo widzą możliwość zmuszenia samorządu, żeby tym problemem się zajęły, jako taki priorytetowy? Nie, wydaje mi się, droga pani, że na poziomie samorządu i wojewódzkiego i powiatowego jednak ten problem jest widoczny. Tutaj trzeba powiedzieć, że wszyscy zajmują się tą sprawą. Te uchwały antysmogowe, które w Polsce już są chyba 4, czy nawet więcej. 6. No właśnie, 6. To pokazuje, że na poziomie zarządu województwa i sejmiku też ten problem jest realizowany. Proszę zauważyć, że pierwsza ustawa antysmogowa to była dla Małopolski i ona finalnie dopiero weszła gdzieś z rok temu, tak? Mamy pewne problemy prawne. I oprócz tego na Dolnym Śląsku, na Mazowszu te ustawy, przepraszam, uchwały antysmogowe, one funkcjonują. I pewnie w innych miejscowościach także będą wprowadzane, więc tutaj ten element się rozwija. Dziękuję. To ostatnie pytanie Polskiej Alliancji Pogodowej. Widzę, jak to podnosi. Dzień dobry. Dziękuję za udzielenie głosu. Jakubiem Blach, Polska Alliancja Pogodowa. Ja chciałem zaprotestować przeciwko tym krzywdzącym opiniom, które robi pan minister i pan, przepraszam, nie znam na pewności, bo nie przyszedł, że organizacja pogodowa atakują obecny rząd. Ja mogę myśleć o tym stroju, to jest taki konglomerat otrzymujący większość, ale nie wszystkie organizacje, które mają na celu ale samorządu strukturalnego. Nie tylko, że nie atakujemy obecnego rządu, ale współpracujemy ściśle z Ministerstwem Rozwoju. Ta konferencja, o której tutaj Ola powiedziała, która była współorganizowana także przez nas, zajmujemy się tym tematem od 5 lat, proszę państwa. 5 lat temu, kiedy powstał pierwszy Polski Rad Samorządowy. Polski Rad Samorządowy powstał jeszcze z rządu PO. To, że ta lawina się rozkręca, jak na ostatnie 2 lata mamy wzmożenie medialne, mamy ciężki smog w styczniu 2017, tego, który nam na pewno pomógł w budowaniu tej treści, nie jest wynik naszej złej woli, naszej niechęci do obecnego rządu. My jesteśmy organizacją apatyczną i rozmawiamy ze wszystkimi politykami od szczebla samorządowego do szczebla centralnego. Tydzień temu w budynku Senatu była się konferencja organizowana przez pana marszałka Karpowskiego i Ministerstwo Rozwoju, na którym miałem przynieść pytanie pana, który był jednym z pięciu elementów. Większość tych elementów to byli członkowie ekspercie polskiego Rady Smogowego, ale był tam pierwszy też pan premier Morawiecki, żeby państwowego programu tego wydarzenia nakreślić. Co ciekawe, nie było tam przedstawicieli niestety Ministerstwa Środowiska na tej drodze do Leje. Także widać, to tam padło ze sposób albo pana premiera, albo pana Karpowskiego, że mamy do czynienia z podstawą finansową, czyli każde ministerstwo sobie. Tytułem sprostowania, bo nie chcę zajmować za dużo czasu. Doceniając kroki, które podejmuje Ministerstwo Środowiska, chciałem zauważyć, że geotermia jest świetnym rozwiązaniem dla budowniczych miejsc. Poza Toruniem, który jest najbardziej znany, jak najbardziej korzystny geologicznie miejsce dla geotermii, mamy też Podhala, które też jest korzystne geologicznie. Właściwie nie mamy aż takich znowu szans na realne wygranie w krótkim czasie z problemem smogu w miejscowościach, gdzie nie ma żadnych geotermii. Z tym szacunkiem to jest bardzo dobrze, że odnosi się do tego zmożności, ale to nie jest to na przyszłość. Dziękuję. Tutaj pan prezes pozwoli mi zabrać głos. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że pan to powiedział o tym. Zaczynając końca o geotermii. Tak, nie w każdym miejscu w Polsce uda się geotermię zastosować, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, geotermia ma wtedy najlepiej jest zrealizowana, kiedy mamy na miejscu miejską sieć ciepłowniczą, po prostu trzeba odebrać to ciepło. Kolejna sprawa, o której jeszcze zapomniałem powiedzieć, szanowni państwo, to jest Krajowy Program Ochrony Powietrza i Komitet Sterujący, który w Ministerstwie Środowiska cały czas pracuje w różnych
konferencji związanej, która odbyła się w Senacie, ministerstwo, skoro pan to wywołał, to powiem, byliście współorganizatorem, nie byliśmy tam, ponieważ nie byliśmy zaproszeni. Nie, no to dlatego była taka konferencja antysmogowa dotycząca poprawy jakości powietrza w Senacie rzeczywiście na wysokim szczeblu. Natomiast ja nie dostałem zaproszenia na tę konferencję. Przepraszam, nie widziałem. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo panu za przybycie. Dobrze, wracamy do dyskusji. Ona ma potrwać do 15. Dobrze. Znaczy, to jest konferencja z umów transportowych. Tutaj pan minister Czuczyński powiedział o kampanii zrzeszenia wyprost tam ulotkę na ten temat, gdzie jest smog transportowy oficjalnie wynosi 2% całości smogu w Polsce. Ja przypomnę, jaka była konsekwencja. Oczywiście problem smogu był wykazywany przez względem polskiego rządu dużo przed przejściem obecnej jakby kadencji Sejmu. Ale czy to wynikało z tego, że w Polsce jest dobra sieć pomiarów? Nie, to wynikało z tego, że po prostu badania dotyczące emisji smogu można na podstawie pomiarów satelitarnych stwierdzić. I okazało się, że w Polsce jest gigantyczny smog. A nie to, że stacje pomiarowe w Polsce pokazały ten gigantyczny smog i jego źródło. Mamy w tej chwili sytuację taką. Dam państwu przykład. Czy państwo wiecie, gdzie na przykład w Rybniku jest jedyna stacja mierząca, która była zawieszona? Ona jest na osiedlu, gdzie nie ma ani jednego źródła emisji punktowej z domów jednorodzinnych. Mimo to w Gliwicach i w Rybniku, znaczy w Rybniku stacja jest mniej 300 metrów od lasu, w Gliwicach jest 500 metrów od dużych połów, gdzie w pewnie kilku kilometrów nie ma żadnych emisji punktowych z budownictwa jednorodzinnego. I na tej podstawie, w Polsce, na podstawie takich emisji stwierdza się, co jest źródłem smogu. Ja przypomnę, że w Warszawie wszystkie stacje, które miały największe emisje pyłów zawieszonych, zostały zlikwidowane. Wszystkie. To samo robiono na Śląsku, tak samo nie robiono w uzdrowiskach stacji pomiarów pyłów zawieszonych. Wszystko to było likwidowane. Ja z całym szacunkiem, ja nie traktuję jakichkolwiek rozmów z resortami w kategoriach politycznych, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że akurat pod tym względem Ministerstwo Środowiska ma pełną kontynuację działania tych poprzednich rządów. Zresztą to pan minister powiedział. Czytaj, w zakresie smogu mamy pełną kontynuację i pełne branie odpowiedzialności za to, że jest źle i nie będzie wcale lepiej, ponieważ zidentyfikowano źle źródło smogu, ponieważ ja przypomnę, od roku ponad na Twitterze CZT piszemy tweety, które pokazują jakąś, tutaj pan, to jest z organizacji, pan jest także organizacją, nie protestował pan, że nasze wnioski, które myśmy zawarli, były niezgodne, nikt tam nie zarzucił tego, że w naszych materiałach piszemy nieprawdę, wykazując, że się świadomie zaniża smog transportowy i inne źródła smogu, które nie są uwzględnione w żadnym z programów rządowych czy programów wojewódzkich. Po prostu mamy w tej chwili sytuację taką, że my nie zbadając dokładnie źródeł smogu, podejmujemy decyzję o wydatkowaniu, tak jak pan minister powiedział, miliardów złotych. Ja mogę państwu powiedzieć, że temat smogu nie jest jedynym, którym się zawodowo zajmie, bo się zajmie transportem. Raport NIK-u z 2016 roku stwierdził, że wydanie kilku miliardów złotych na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego niezmotoryzowanego w Polsce, to był wyrzucony w błoto pieniądze. To jest dokładnie to samo. Pieniądze nie są problemem. Jest problemem wydać te pieniądze zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i żeby rzeczywiście zapobiegać zjawiskom. To, że my wydamy 10, 20, 30 miliardów na zapobieganie smogu, to nie znaczy, że za 10 lat tego smogu nie będzie i nie będzie on taki sam jak dzisiaj. Ja dlatego chciałbym jakby zwrócić państwa uwagę, że to, że pan minister odfajkuje, że załatwiono coś na poziomie finansowym, nie znaczy, że jakikolwiek problem rozwiązany. Ja bym musiał się mylić, ponieważ wielu niestety rzeczach, kiedy wyrażamy jakieś opinie, czy to na temat transportu kolejowego wiele lat temu. Ja przypomnę państwu, że udział transportu kolejowego w ciągu ostatnich 15 lat mimo wydania gigantycznych pieniędzy na kolej, na transport zrównoważony, cały czas maleje w Polsce. Co z tego, że my wydajemy pieniądze, skoro nie przynoszą żadnych efektów? Ponieważ okazuje się, że my źle identyfikujemy przyczyny, które my mamy naprawiać wydatkowaniem środków finansowych.
finansowych. I ja przestrzegam także tutaj, żebyśmy myśleli, że jakikolwiek z programów przyniesie skutki przez to, że wydamy tylko pieniądze. Oczywiście pan minister stwierdzi, wydamy miliard złotych, ale to, że ja przypomnę, w zeszłym roku żeśmy tej zimy żeśmy przekraczali poziomy Pekinu, jeśli chodzi o strażenie smoga. Dobrze. Czy są jakieś pytania z sali tutaj do prelegentów? Proszę. Przepraszam jeszcze raz. Jest dużą sympatią w odwiedzeniu, tylko jak pan mówił o tym, że to jest poważny problem z zanieczyszczeniem powietrza, ale pan troszeczkę przesadza. Nie warto, żebyśmy sobie to powiedzieli. To znaczy, ja się to nie należę zarówno państwu z ministerstwa, co to zrobiłem, jak i pan, ale muszę to zrobić, bo nikt nie mówi o zdrowych zmysłach, tylko że samochody są bardzo istotnym źródłem zanieczyszczeń i to padło. To są emisje z góry, to są emisje ze ścierania z mocą i tak dalej. Teraz jeżeli dopóki będziemy mieć smog, to nic nie znaczy. Mówmy o konkretnych substancjach. Teraz pan zarzucił, że w Leśniku nie ma niemieckiej komunikacyjnej, no właściwie w Polsce jest tylko jedna. Ale nie podłości. W moim rodzinnym Krakowie, na Alejach Trzebieszków, stoi sobie stacja, która jak najbardziej jest stacją komunikacyjną, bo stoi tuż przy jednej z nagrodzie łowików w różnych aktywach. Ona pokazuje, że jest źle, tylko elementarna wiedza, patrzymy na budynek azotu, a nie na pył. Ta stacja będąca w Krakowie, na dnie Kupiny, która ma kilkadziesiąt tysięcy palec, nie może być czystą stacją komunikacyjną. Ona musi zbierać oczywiście to wszystko, co dla jest domowe, to minus, centymira i tak dalej. Więc ja bym się nie poszukiwał takich tutaj ukrywań. To są bardzo mocne zarzuty pod adresem inspekcji ochrony środowiska. Wydaje mi się, że to jest bardzo niesprawiedliwe, podobnie jak zarzuty pod adresem organizacji pozarządowych, że atakują Prawo i Sprawiedliwość na przykład. Tak? Bo dlatego, że inspekcja w ramach tego, tak jak powiedział pan minister, z tym się w pełni zgadza, w ramach tego, co nazywamy prawo europejskie, działa dobrze. I oczywiście dałoby się mierzyć substancje, które się teraz nie mierzą. Już bardzo dawno były ambasady, co proponował pan profesor Pejnowski z panu Zorza. Ale w ramach tego programu, do którego zmuszę nas wspomnianie, my wystarczająco dużo jest źle. W każdym dużym mieście jest jedna stacja, która pełni rolę transportowej. I jak widzimy te wyniki z Warszawy, które mamy teraz, to dobrze wiemy, gdzie jest problem. I widzimy, że mamy wysoki dwutlenek azotu, że komunikacja jest problemem, ale że drogę pochodzi z domowych paliw, to wydaje się, że poznacznie, gdybyście nie byli gotowi automatycznie. Jak pan sobie zobaczy na węzeł, ile na stacji niepodległości, to ma pan takie jak w lesie, na stacji Kłamickiej, bo jak pan wejdzie w góry, gdzie nie ma żadnych samochodów, to ma pan kosmiczne stężenie i był i węzeł, nie wiem, tam nie jeżdżą żadne auta. Więc pan jest ciekawym przypadkiem człowieka, ale z mniejszych, która neguje ogrzewanie, a podkreśla rolę aut, podczas gdy większość ludzi, z którymi musi walczyć, to dokładnie na odwrót. To znaczy są kierowcy, którzy negują rolę motoryzacji, podkreślają rolę ogrzewania. To jest naprawdę strasznie męczące, że nie można się przebić z prostym elektronicznym przekazem. Przepraszam za te słowa, ale to nie jest tak, jak ktoś ukrywa zgodzi. Tak, proszę pana, zanieczyszczenia z transportu są potężnym problemem dla zdrowia publicznego. Mogę to z całą mocą powiedzieć, mówiłem o tym tydzień temu w Senacie. I mogę panu dać na temat masę prac, wpływ na układ nerwowy, wpływ na płód, wpływ na układ krążenia, więc po prostu nie gorzej już pomyśleć. Ale proszę, nie rzucać takiego oskarżenia pod adresem inspekcji ochrony środowiska i też nie poszukać rzeczywistości. Ten problem jest tak poważny, że nie musimy go podkręcać, on bez podkręcenia jest wystarczający poważny. Przepraszam, ja się nie zajmuję smogiem od 5 lat niestety. Państwo się zaczęliście zajmować 5 lat temu. Ja się zajmowałem wtedy 20 lat temu tymi kwestiami. Zajmowałem się na przykładzie innych działalności ekologicznych. I niestety przykro mi to powiedzieć, ale Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska od lat robi badania w taki sposób. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Te wyniki są tego najlepszym. Ten raport jest tego najlepszym dowodem. Ja uczestniczyłem w bardzo wielu innych metodach. Widziałem po prostu, jak się robi, jak się zaniża. Warszawskie doświadczenia są doskonałym przykładem tego, jak instytucja, z którą pan współpracuje i cały czas, bo to widziałem w Warszawie także, w Gdańsku były spotkania, gdzie alarmy smogowe bardzo ściśle współpracowały z wioskami w Gdańsku i też była mowa o tym, żeby nie było więcej stacji. Akurat tak się składa, że Warszawa jest wybudowana stacje, które teoretycznie powinny być emisjami źródeł punktowych z budownictwa wielorodzinnego. Zlikwidowano stację między innymi w Warze, była stacja w Warze. Ale stację w Warze zlikwidowano z innego powodu, ponieważ stacja w Warze także kontrolowała emisję ze spalarni na Zabranieckiej w Warszawie. I mam bardzo dziękuję, że to co pan powiedział,
ponieważ pan potwierdził, że stacja na Alei Trzech Wieszczy, która jest oczywiście teoretycznie stacją komunikacyjną, właśnie z tych względów, które pan powiedział, nie stanowi funkcji typowej stacji komunikacyjnej. Tam się tylko nie da zrobić typowej stacji komunikacyjnej, ponieważ większość emisji pochodzi z domów. Ale można w innym mieście niż Kraków zrobić? W każdym mieście jest stacja jeszcze odwrotna. Gdzie? Gdzie? No, no, na Śląsku, gdzie jest stacja komunikacyjna? Proszę powiedzieć, pan przez najmniej 5 lat. Która jest katolicki, moim zdaniem? Nie, nie jest, proszę pan. Stacja jedyna komunikacyjna nie mierzy próbów zawieszonych. Już ale kto się mierzy próbów zawieszonych? Wystarczy, żeby się tym nakazał. Jedna owoce. Pan mówi o 2001. Nowoczesna inspekcja, nowoczesny monitoring, który nas musiał mieć. Pamiętam PM10, a potem PM2. To jest od 2004, zdaje się, w głowie. Więc proszę nie porównać zupełnie innego systemu, który istniał wcześniej. Będą nowe stacje w Warszawie, będą przenoszone. Są to ograniczenia finansowe, na którym kolejne i powstają nowe stacje. Oczywiście mogłoby być stacji więcej, ale ten sam problem co ze służbą zdrowia w Polsce czy nauczycielami. Brakuje pieniędzy na etaty, brakuje pieniędzy. Też na tym kolejne. Dalsza stacja będzie. Jeżeli coś jest w Polsce niedomierzone, ta uwaga rolników pańska jest bardzo dobra, to wiemy, mierzyliśmy oczywiście na rynku, rolników jest dużo gorzej niż przy stacji, stacja stoi na oboczu, ale przepisy nie pozwalają stacji lokować bliżej niż 50 metrów od emitorów gmin. Więc jeszcze czemu pan broni stacji komunikacyjnej, która nie jest stacją komunikacyjną? Powiem pan, ja akurat tak się składa, że ja w Katowicach po pierwsze pracowałem, więc wiem doskonale, gdzie jest stacja w Katowicach i wiem, gdzie wcześniej była stacja na Śląsku, a stacja na Śląsku została zmieniona w 2009 roku. Proszę pana, jedna ze śląskich stacji pokazuje przekroczenia norm dla dużych płazów. To jest zupełnie wystarczający sygnał, że jest tak dobrze. Naprawdę myślę, że już nie będę państwa tutaj męczył ze swojej strony tą dyskusją, bo to nie ma sensu. Natomiast no, ja pana nie przekonam, że pan ma wiarę w to, że jest stacja. Nie, proszę pana, to pan ma wiarę. Pan ma wiarę, nie tylko wiarę. Przepraszam. Ja myślę, że ona jest bardzo znacząca, bo nie klepiemy się po plecach, nie bijemy sobie z dziurków, bo wręcz jest gorąca dyskusja, bardzo dobrze. Tu był pierwszy głos, pytanie i tutaj drugi. Cały rozciągłości, ja nie mówię, czy będę tutaj rozproszona. Z całej rozciągłości popieramy nasze działania polskiego skontrolu. Polski analiz pogody przeorał to, co się dzieje w Polsce. I wielki szacunek dla tego, co mówicie. W tych 130 tysiącach organizacji i tych 10, które w zasadzie bardzo dużo tylko symulują swoją pracę, was tam naprawdę nie ma. Wy robicie to naprawdę bardzo dobrą robotę. I to o tym właśnie mówił przed chwilą ta wymiana zdań, która przed chwilą miała miejsce. Otóż smog jest wielopowodowym zjawiskiem. Na smog składa się wiele różnych rzeczy. I oczywiście transport, i niska emisja, i spalanie w kopciukach, i wszystko co się na to, i ścieranie, wszystko to jest smog. Pamiętajmy też o tym, że dotychczas przez co najmniej 15 lat, kiedy istniało w Polsce wsparcie energii odnawialnej w postaci zielonych certyfikatów, w ogóle nie zaistniał rozwój na przykład wykorzystania biogazu, który występuje na przykład na osadach ścikowych. Tam jest roczna emisja 600 milionów metrów sześciennych z osadów, biogazu osadów ściekowych oraz biogazu, który wytwarza się metanu, który jest na składowiskach śmieci. Mamy zaledwie 200 takich instalacji. W ogóle nie jest wykorzystana kwestia metanu kopalnianego. To jest emisja blisko miliarda metrów sześciennych tego gazu. Ja już była tutaj właśnie taka bardzo ostra dyskusja dotycząca transportu. Niedawno NFOŚ zakończył nabór na dotacje do i rozwój autobusów elektrycznych. Co powiedziały samorządy, w których ta marzec jest mierzona? No, co powiedziały? No nie wykorzystały tych środków. A dlaczego? No bo się okazało, że dotacja wynosi tylko 40% do zakupu tych autobusów elektrycznych. Co powiedzieli samorządowcy? My poczekamy, aż będzie 85%, bo rządowi bardzo na tym programie zależy. To jest właśnie bezczelność samorządów, które to nie realizują. Minister mówił o tym, że no, mamy 6 tylko sejmików, w których są ustawy smogowe. No dlaczego jest tylko 6? A dlaczego nie ma ich we wszystkich, no w całym kraju? No przecież to jest podstawa. Na koniec tylko jeszcze powiem o kwestii dotacji, która występuje jako patologia w Polsce.
rynek OZE w Polsce został całkowicie zniszczony poprzez chory system dotacji, gdzie budowali się drogo, nieefektywnie i dzisiaj OZE mamy w takim miejscu, jakim mamy. A oto OZE jest jednym z najlepszych czynników, które pomagają walce ze smogiem. I my nie możemy tak w dalszym ciągu prowadzić takiej sytuacji. Ja chciałem powiedzieć, że rząd kończy przygotowania do programu, sami żeśmy to napisali. Szkoła Plus to jest program wartości prawie 20 miliardów złotych, który będzie dotyczył termomodernizacji wszystkich placówek oświatowych w Polsce. 55 tysięcy. Z czego na 1000 milionów pilotażowych szkołach będą smogomierze. Szpital Plus to jest wartość 80 miliardów. Tak samo termomodernizacja wszystkich placówek zdrowotnych z dodatkową funkcją odcięcia lichwiarzy od dalszego zadłużenia szpitala. I największy program, który nas najbardziej interesuje, bo to jest, tu występuje bardzo duża ilość smogu, to jest Dom Plus, który rząd teraz kończy negocjacje z Bankiem Światowym na pożyczkę 200 miliardów złotych na kompleksową termomodernizację wszystkich 5 milionów domów jednorodzinnych w Polsce. Pożyczkowy, bez dotacji. Bo to w tych domach pali się czym popadnie. To tam są tylko kopciuchy. W 3,5 miliona domów mamy kopciuchy. I absolutnym wstydem jest to, że w takim domu wczoraj na Nowym Śląsku kopciuchy dalej 6 lat, powtórzę to, a okres dojść do pełnego zakazu 10 lat. To jest po prostu, to jest hańba, to jest skandal. Dziękuję bardzo. Proszę o ostatnie pytanie. To będzie komentarz. Ja jestem przedstawicielem Ministerstwa Środowiska, nazywam się Roman Wac, jestem z Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu. I po prostu chciałem tutaj albo parę rzeczy sprostować, albo uzupełnić, albo wytłumaczyć kwestie, które być może tutaj nie zbyt dobrze wybrzmiały. Pierwsza kwestia, no to odnoszę się do tych punktów pomiarowych, o których Pan tutaj cały czas wspominał, że za mało tych punktów pomiarowych. Ministerstwo już wspominało. Nie tylko za mało, ale bardzo punkty pomiarowe, które są w tej chwili, one spełniają wszystkie wymagania tych metodyk referencyjnych lokalizowania punktów pomiarowych w krajach. No, oczywiście wiadomo, że więcej punktów, tym była lepiej pokazana ta specyfika jakości powietrza, ale mówię, koszt obsługa takiego jednego punktu pomiarowego, już te koszty były mówione, że lokalizacja to jest 0,5 miliona, roczna obsługa jednego punktu to jest 80 tysięcy złotych. To są gigantyczne pieniądze, które lepiej przeznaczać na działania naprawcze, natomiast wyniki można uzupełniać modelowaniem matematycznym, to się odbywa. Następna kwestia, chciałem, żeby to zostało tutaj podkreślone, że nieprawdą jest, że nie prowadzi się żadnych działań naprawczych i też tutaj szczególnie w sektorze oddziaływania komunikacyjnego. Każda strefa w Polsce ma inną specyfikę, jeśli chodzi o rozkład zanieczyszczeń. Są takie strefy, gdzie rzeczywiście ten udział sektora transportu jest znaczny, ale są takie obszary, gdzie ten udział jest niewielki, dlatego po prostu no nie można stosować tych samych działań, tych samych rozwiązań w poszczególnych strefach. A działania naprawcze są robione, no tak stanowi prawo. Prawo, które tutaj z poziomu rządowego było tworzone. Tworzenie programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych, to są obowiązki, które dzisiaj są w gestii samorządów i zapewnia Państwa, że we wszystkich strefach, gdzie są przekroczenia jakości powietrza, takie programy naprawcze są realizowane. Jest ponad 50 programów ochrony powietrza robionych i 39 programów planów działań krótkoterminowych. I oczywiście, jeśli Państwo dokładnie prześledzicie te programy, to znajdziecie tam ewidentne programy, które są ukierunkowane na ograniczenie emisji komunikacyjnych. Takie jest kwestia budowa obwodnic, usprawnienie ruchu, prawda, te wszystkie zielone fale, bus pasy. No, a zielona fala zwiększa emisję. To wszystko widać na remontach. To jest systemy to są działania, które mają zachęcić ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej, no, która jest po prostu w momencie, kiedy ona jest niskoemisyjna, jest lepszym rozwiązaniem niż komunikacja indywidualna.
Następna kwestia. Proszę Państwa, to u Ministerstwie Środowiska powstały przepisy, które dają możliwość samorządom tworzenia uchwał antysmogowych. Z roku na rok tych uchwał jest coraz więcej, prawda? Zaczęło się od Krakowa, od uchwały dla samego miasta, później już jest Małopolska taką uchwałą objęta, Śląsk, Opolszczyzna, Mazowsze, Łódź i chyba dzisiaj została też uchwała dla województwa dolnośląskiego z Lublana. Oczywiście następne województwa też pracują nad takimi uchwałami, dlatego po prostu nie mówmy, że się nic nie dzieje, nie ma po prostu tutaj tak jakby żadnych działań w tym kierunku. Z poziomu Ministerstwa Środowiska ważnym elementem, który będzie służył poprawie jakości powietrza, to jest uświadomienie społeczeństwu, że też ma wpływ na poprawę jakości powietrza. I takie działania z poziomu tutaj ministerstwa też są podejmowane. Chociażby fakt stworzenia takiego poradnika, jak palić w piecu. Taki poradnik tutaj miał swoją premierę podczas targu w Polek 18 października. Możemy na stronach ministerstwa taki poradnik, broszurę i ulotkę, którą można gdzieś pokazywać na różnych konferencjach, tak jakby tutaj pokazywał. Instytut Ochrony Środowiska uruchomił taką kampanię Stop Smogowi. Czy po prostu mówmy o takich działaniach, które naprawdę się odbywają. Oczywiście może być zarzut, że za mało tych działań albo one idą zbyt wolno, ale po prostu potrzeba trochę czasu. Tak jak na realizację programu ochrony powietrza, który opiewa na okres kilku lat, na efekty działań trzeba zaczekać. Także po prostu proszę się uzbroić w cierpliwość i obserwować, że te działania naprawdę przynoszą efekty. Jak spojrzymy na stężenia średnioroczne, one z roku na rok maleją. Oczywiście może nie tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali. Obszary faktycznych przekroczeń jakości powietrza też się skracają. Także po prostu mówmy prawdę, to co się naprawdę tutaj dzieje. Dziękuję. Tam ostatnie pytanie o propos poradnik. Proszę. Dzień dobry, Jarosław Podolewski, Rada Osiedla Zacisza. Wspomniał Pan w swojej wypowiedzi o spalaniu śmieci na targówku. Mam krótkie pytanie, czy obecny zakład, jak i jego rozbudowa wpływa na jakość powietrza na targówku i jego okolice? Bo ten zakład ma być główną spalarnią śmieci dla Warszawy. Dziękuję. Znaczy, to jest między innymi ten przypadek, który ja mówię, że absolutnie działania PIOSiU są niewiarygodne dla oceny stanu środowiska w Polsce i podtrzymuję to. Tutaj panowie są, jak to się mówi, świeżynkami zajmującymi się tymi zakresami. Ja będę podtrzymywał tutaj, że moja wiedza jest wiedzą nie wynikającą tylko z mojej przemyśleń, mojej wiary, tylko z ludzi, którzy się tym zajmowali zawodowo. Jeśli chodzi o spalanie śmieci, jak wygląda? Bo jeśli mówimy o energetyce konwencjonalnej, czyli tutaj węglowej, nawet jeśli inspekcja robi badania kontrolne, informuje, wiadomo, że wsad węglowy, to ciepłownie jest stały, to znaczy badania węgla mają minimalne zmiany struktury, na przykład zawartości tlenku siarki. Jeśli chodzi o spalanie śmieci w Warszawie, my spalamy śmieci, spalamy m.in. PCW, baterie i inne tego typu rzeczy. Na początku, jak spalanie śmieci w Warszawie powstało, to w ogóle nie było wiadomo, co ona głównie spala olej opałowy, ponieważ śmieci się w ogóle nie paliły. I teraz co się dzieje? WIOŚ czy PIOŚ, robiąc kontrolę, musi zgłosić zakładowi uprzednio, że taka kontrola w ogóle w spalaniu śmieci będzie miała miejsce. Dla mnie jest sytuacja taka, że smog w Krakowie uległ wielokrotnie, między innymi poddaniu spalania śmieci w Krakowie. Nie jest przypadkowy, ponieważ oczywiście zjawisko smogu jest wielowątkowe, na co składają się na przykład to, co się pojawiło w ostatnich latach, to, że na przykład używa się dmuchaw do czyszczenia liści na ulicach, co też emituje ogromne ilości pyłów jakby w powietrzu. Faktem jest, że nie mamy żadnej wiedzy o tym, jakie są emisje z tego typu zakładów i nie ma żadnej wiedzy, czy ten zakład rzeczywiście oczyszcza pyły, znaczy oczyszcza wylot gazów z komina w takim stopniu, jak to było zakładane. Ja zwracam uwagę, że wszelkie badania i wszelkie jakby pro,
znaczy zakładanie, planowanie tego, jakie będą emisje zanieczyszczeń, bazują na pewnym wzorcowym podziale śmieci, które są wrzucane do kotła, a ten wzorzec ulega ciągłym fluktuacjom. Raz są śmieci z większą zawartością odpadów takich, a są z inną zawartością śmieci odpadów. Ja mam piękne zdjęcie z Poznania, ze spalarni śmieci w Poznaniu. Oczywiście zawsze się mówiło, że spalanie, to jest zdjęcie bodajże z października tego roku. Zawsze się mówiło, że spalanie będzie wypuszczał biały ropusz pary wodnej, który się będzie unosił ze spalania. Spalarnia śmieci w Poznaniu wypuszcza potworny smog, taki jak to był w najgorszych zdjęciach z czasów stalinowskich. Po prostu koszmarny, czarny dym wychodzący w ogromnych ilościach ze spalarni. Czyli my tak naprawdę nie wiemy, jak tego typu zakłady kształtują nasz wpływ tego, jaki jest smog. Ja uważam, że wbrew temu, co się mówi, i co pokazuje przykład krakowski. Ja przypomnę, że na koniec ubiegłego roku ponad 80% piec było już wymienione, a mimo to ta zima w Krakowie była najgorsza, jeśli chodzi o zjawiska smogowe. I oczywiście za każdym razem będziemy mówili, że ten smog to nie jest z Krakowa, tylko spoza Krakowa. Ja przypomnę Państwu przykład Warszawy. Ja ostatnio wielokrotnie wieczorem sprawdzam emisję pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. PM2,5 ma czasami większe pyły, emisje pyłów niż PM10. Z warszawskich stacji mierzenia były zawieszone i spod warszawskich. Z tego słynnego Otwocka i Legionowa, gdzie jest bardzo dużo budynków jednorodzinnych. Proszę zwrócić uwagę, że na bodajże 6-7 takich moich obserwacji wieczornych za każdym razem okazywało się, że stężenie pyłów zawieszonych było większe w Warszawie niż w Otwocku i Legionowie. Tylko raz było tak, że Otwock miał znacząco większe stężenie tych pyłów zawieszonych. Dlatego jeśli my autorytatywnie stwierdzamy, że wydamy miliardy złotych na programy, które są uchwalane, przyjmowane i tak dalej, a my tak naprawdę nie wiemy, po tego wiedzieć nie możemy, jakie źródła są takie emisji smogu w tej chwili, to my nic nie wiemy. Ja przypomnę, w Warszawie zostały skasowane wszystkie poważniejsze stacje komunikacyjne. Skasowano stację na Armii Ludowej, teraz to będzie prezydenta Kaczyńskiego, ale ja koło właśnie Ministerstwa Środowiska, która jest pokazywała gigantyczne skażenie smogu, zamieniono to na niepodległości, dlatego również tam nie ma w tej chwili ani ruchu autobusowego, ani tirów. I skasowano przy Bydgoszczy w Warszawie stację pokazującą smogu, pokazywała smog z Wisłostrady i tak dalej, i tak dalej. Na Śląsku zlikwidowano stacje, które w Sosnowcu zlikwidowano stację komunikacyjną, w Katowicach zlikwidowano przy Pozorskiej stacji, dlatego, bo pokazywa gigantyczny smog komunikacyjny zrobiono przy autostradzie, która nie mierzy pyłów zawieszonych i jest ulokowana w terenie zielonym, z bardzo drogim nawietrzaniem, to jest kanał klin napowietrzający Katowice i tą metodą zrobiono, jeszcze, aż było jeszcze lepsze, stacja w Katowicach jest usytuowana ponad poziomem, to znaczy czujniki, które mają teoretycznie na poziomie 2 metrów, są umieszczone powyżej poziomu na 4 kg. Czyli są na poziomie prawie 5 metrów. Tutaj postawię kropkę. Postawię kropkę. Panie profesorze, głos na koniec należy do pana i do posła Piotra. Zdrowie nie słychać chyba. Głosie, ale trzeba wcisnąć. Ja też mam doświadczenia. Przepraszam. Pierwszy raz tutaj jestem. No, bardzo dużo było wątków. Wiele rzeczy jest dla mnie zupełnie nowych, ponieważ ja nie jestem specjalistą w kwestii smogu i emisji komunikacyjnych, tylko raczej jestem architektem, urbanistą. Oczywiście muszę się w jakiś sposób z tymi zagadnieniami stykać, się stykam i chętnie posłuchałem. Jest bardzo wiele fundamentalnych jakby wątpliwości, na przykład ostatni ten konflikt między tym, na ile zła wola grała rolę przy rozmieszczaniu stacji, na ile rzeczywiście próbuje się ukryć te kwestie emisji komunikacyjnych. Trudno tutaj jednoznacznie to stwierdzić, ale mogę powiedzieć, że to wszystko, co słyszałem od pana ministra, różne podteksty powodują, że chyba mam złe przeczucie, jeśli chodzi o dalszą przyszłość miast. Bo jakoś tak wszystkim się wydaje, że te miasta powinny się tak jakoś rozlewać, chociaż
że właściwie nie mam na to rady, że jest ten ruch samochodowy taki nadmierny, czy taki, że może to jest normalne, bo taka po prostu jest ewolucja rzeczy, że na przykład może jak przyjdą samochody elektryczne, to nam się polepszy, będzie lepsze powietrze, ale tak ja bym się zapytał, no przecież energia elektryczna do zasilania tych samochodów jest spalana w Polsce tak, a nie inaczej. Znaczy, otarłem się o wskaźniki tego śladu węglowego, na przykład jeśli chodzi o wytwarzanie elektryczności w Polsce i wiem, że one są dosyć alarmujące. No a poza tym, jeśli chodzi o inne rzeczy związane z wykorzystaniem w ogóle samochodu jako pojazdu indywidualnego, terenochłonność, zajętość przestrzeni, rozcięcie więzi przestrzennej, to wszystko zostanie bez zmian. A powiedziałbym nawet, no może kwestia parkowania przy samochodach autonomicznych troszkę się zmieni, ale znowu jaka będzie presja na te samochody ekonomiczne, autonomiczne? Przecież jeżeli będzie tak łatwo można użyć samochodu, czyli tego indywidualnego pojazdu dla dowolnego celu, dla przemieszczania się gdziekolwiek, to właściwie chyba wylejemy dziecko z kąpielą. Bo to nie chodzi, bo chodzi po prostu o to, żeby zmieniać zachowania komunikacyjne, żeby było mniej, żeby było potrzeba mniej terenu, żeby ruchu było w sumie mniej, żeby było mniej pojazdów, a nie więcej. Bo to spowoduje zachowanie miast w ich pełnym wymiarze. W takich miast, które się oznaczają dobrą przestrzenią kontaktów publicznych, że oznaczają brakiem sfer, stref, w których nikt nie chce mieszkać, do których nikt nie chce chodzić, bo są zbyt zanieczyszczone i zbyt paskudne. I myślę właśnie, że jakoś za mało się o tym mówi, no a kwestia tego rzeczywiście, jeżeli to jest tak, że no powinniśmy chyba nasze wysiłki tak kierunkować, żebyśmy się przekonali, na ile te kwestie komunikacyjne są istotne i na to powinny pójść jakieś badania. Wiem, że w Krakowie chyba 2 lata temu Rada Miejska zleciła takie badania. Nie bardzo wiem, jaki jest efekt tych badań. Ale jedno chciałem powiedzieć, że w tym raporcie, który został stworzony, już nie przedłużę, pokazuje, że jest wiele mitów wiążących się z funkcjonowaniem miasta, że te mity próbowałem obalić na podstawie mam nadzieję wiarygodnych danych i że mimo tego, że statystyki nie do końca może są takie optymistyczne, jeśli chodzi o sposób poruszania się na zachodzie, nawet często pokazują, że tych samochodów zajmuje więcej niż w Polsce, to każda myślę wizyta w takim normalnym, przeciętnym mieście zachodu o jakiejś tam historycznej strukturze pokazuje, że po prostu jest znacznie lepiej, że ten samochód nie jest czymś takim, co się narzuca, co nam przeszkadza odbierać to miasto, korzystać z niego w sposób w miarę może najpełniejszy. Panie Głosie? Myślę, że ważne jest, by pan było podczas tej debaty jedno stwierdzenie. Znaczy ekologia, czy myślenie o zdrowiu powietrza, o myśleniu też o urbanizacji nie powinno mieć żadnych barw partyjnych, politycznych. Tutaj powinniśmy myśleć i szukać rozwiązań, bo tych rozwiązań po prostu gdzieś po też nie znajdziemy, musimy je wypracować sami. Ja tutaj skorzystam z okazji i też powiem o kilku rozwiązaniach, które funkcjonują na świecie. Być może to jest droga do tego, byśmy w Polsce też wykorzystali to, co gdzieś się sprawdziło i zastanawiam się, czy nas na to stać na przykład. Spalanie śmieci pod Sztokholmem, która spala i w ogóle organizuje ponad 90% odpadów, nie jest praktycznie nieemisyjna, dlatego że są zastosowane odpowiednie filtry, odpowiednie wykorzystanie powtórne tego spaliny są wpychane z powrotem. Tylko to jest masa technologii, które sprawiają, że ta emisyjność jest dużo mniejsza, jeżeli nie zerowa. Jest system, w Sztokholmie jest system pożyczania aut, teraz też elektryczny. To znaczy, mało kto ma samochód, to się nie opłaca. Stoi pod domem, za pomocą SMS-a można wynająć, raz, dwa pojechać do sklepu, rozumiem, większe zakupy zrobić, wrócić, a na co dzień korzystać z komunikacji miejskiej. Tak? Czyli zachęta z jednej strony finansowa, bo posiadanie auta jest bardzo drogie, bo specjalne podatki, specjalne miejsca parkingowe i tak dalej, ale z drugiej strony zachęta finansowa, bo to wypożyczanie miejsc jest naprawdę przystępne w cenie i tutaj balansowanie na zasadzie finansowej.
To są parkingi podziemne u brzeży miast i dobra komunikacja. To jest zachęcanie ludzi do mieszkania, do dużo większego zalubienia centrów miast po to, żeby tego samochodu naprawdę nie było trzeba, bo jeżeli mamy do pracy 500 metrów, czy jeżeli możemy wszystko załatwić na przestrzeni, małej przestrzeni, no to ten samochód jest nam absolutnie niepotrzebny. Łódź jest tego przykładem bardzo negatywny, to znaczy są całe areały, gdzie mieszka dziesięciokrotnie mniej ludzi niż powinno. Nie wie się robić, żeby to zmienić. Więc to są takie rzeczy, które powinniśmy badać, i które powinniśmy szukać rozwiązań właśnie nie patrząc nawet na barwy partyjne, czy na poglądy, czy na to, czy zgadzamy się, czy emisja jest bardziej z samochodu, czy bardziej z kotła, czy bardziej z samolotów, czy z czegokolwiek sobie wyobrazimy. Bo są pewne rzeczy, które na pewno zadziałają i na pewno przyniosą korzyść społeczności lokalnej. To kończymy. Tak? Panie marszałku, proszę zakończyć. Trzy razy laską. Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie, szczególnie tym, co wytrwali do końca. Mam nadzieję, że ta nasza konferencja jakoś posunęła dyskusję na temat polityki antysmogowej. Ja zapewniam, że ze strony klubu Kukiz15, że będziemy się starali tych kwestii pilnować. Bardzo dziękuję Instytutowi i Rafałowi za organizację części konferencji. Dziękuję panelistom. Słyszałem, że przepraszam, że nie mogę uczestniczyć w całej konferencji, natomiast sobie z przyjemnością obejrzę jeszcze raz. Słyszałem, że mieli Państwo okazję przepytać pana ministra. Bardzo dobrze, o to właśnie chodzi, po to jest Sejm, żeby takie rzeczy się działy. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na